Kochane, zapraszam Was dzisiaj na drugą część filmu o dobrych kosmetykach drogeryjnych. Pierwsza część pojawiła się już jakiś czas temu, także przyszedł czas na drugą część i mam Wam do pokazania kilka naprawdę tanich produktów, które świetnie mi się sprawdzają, no o których po prostu muszę Wam wspomnieć. I pierwszym kosmetykiem będzie podkład. Ja ten podkład testowałam na swoim kanale, także albo dam Wam odnośnik, albo może linka wstawię Wam pod spodem. Jest to podkład w sztyfcie, który nazywa się Fast Basic Foundation i to jest podkład z Makeup Revolution. I to jest podkład, który zapewnia nam niezwykle szybką aplikację, rozcieramy go gąbeczką i daje nam naprawdę przyzwoite krycie. I od razu zaznaczę, że to jest podkład bardziej dla osób ze skórą suchą, nawet bardzo suchą. Osoby ze skórą tłustą, mieszaną, raczej się z nim nie polubią, bo on po jakichś 5 godzinach zaczyna się już dość mocno świecić. U mnie już po tych 6 godzinach świecił się na nosie nawet bardzo mocno. Ale ja uważam, że to nie jest podkład na większe wyjścia, tylko podkład do takich zadań codziennych, jeśli mam dzień wolny i po prostu chcę zrobić sobie taki make-up no make-up, żeby po prostu się przejść, wyjść do sklepu, czy po prostu zależy mi, żeby dodać sobie, wyrównać trochę koloryt skóry, dodać sobie troszkę makijażu, żeby troszkę lepiej się poczuć, lepiej wyglądać, to właśnie sięgam po ten podkład, bo robię sobie kilka kresek nim na twarzy, rozcieram gąbeczką i on wygląda na twarzy niesamowicie naturalnie. Wyrównuje koloryt skóry, ale nie wygląda naprawdę ciężko i w momencie, kiedy on na tej skórze troszkę poleży, to on tak jakby się z nią wtapiał, on wygląda naprawdę bardzo ładnie. No i on daje taki efekt bardziej rozświetlonej skóry. Także skóra sucha na pewno z nim się polubi, bo on nic nie podkreśla, nie matuje. Wręcz przeciwnie, ona daje skórze właśnie taki bardzo zdrowy blask, bym powiedziała. No wygląda na skórze bardzo ładnie. No niestety on się wyświeca dość szybko, ale dla mnie to jest taki podkład, po który mogę sięgnąć właśnie, kiedy zależy mi na szybkim makijażu, żeby po prostu sobie wyjść na jakiś czas. Chodząc po domu nie za bardzo mi zależy, żeby na twarzy był taki, wiecie, mat, taki bardzo płaski i matowy. Ja po prostu na co dzień nie potrzebuję takiego makijażu. Jeśli bym szła do pracy, to wiadomo, nie użyłabym takiego podkładu, no bo zależy mi, żeby jednak poza domem wyglądać dobrze. A jeśli właśnie zależy mi na takim szybkim makijażu, no to właśnie ten podkład w tej roli sprawdza się bardzo dobrze. Także znalazłam dla niego zastosowanie i uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry produkt, a on kosztował, żeby Was nie skłamać, 5 funtów może? Tak mi się wydaje, nie za dużo. Ja wzięłam sobie odcień F1, w sumie mogłam sięgnąć po F2, bo on dla mnie jest delikatnie za jasny. To jest bardzo ładny, neutralny odcień i bardzo dużo osób się ucieszy, bo gama kolorystyczna podkładów i korektorów z Makeup Revolution jest naprawdę bardzo szeroka. Także jeśli macie skórę naprawdę przesuszoną i dużo podkładów wygląda na Was źle, to być może warto zainteresować się właśnie tym podkładem. Może u Was będzie wyglądał równie dobrze. Tak jak mówię, on nie wygląda matowo, on nie wygląda ciężko, on po prostu na skórze wygląda bardzo ładnie. No jedyny minus jest taki, że no dość szybko się wyświeca, ale skóra sucha raczej nie będzie miała z tym problemu, tak mi się wydaje, no musiałobyście się same przekonać. I skoro jesteśmy przy Makeup Revolution, no to nie mogłabym nie wspomnieć w takim filmie o korektorach Conceal and Define. Ja mam 3 odcienie, White, C1 i C2 i to są najlepsze korektory od dawien dawna, jakie miałam okazję używać. One wyglądają pod oczami pięknie, mają naprawdę mocne krycie. Przepiękne kolory, również szeroka gama kolorystyczna do wyboru. Wiem, że zazwyczaj dziewczyny sięgają po C6, no nie wiem, no ja się kuszę zawsze na te najjaśniejsze odcienie, chociaż dzisiaj wyglądam na taką opaloną, ale poszalałam z bronzerem oczywiście. Bladziochy na pewno znajdą w gamie kolorystycznej coś dla siebie, bo ja jestem zadowolona. Jeśli nie, to macie odcień White. Zwykły, biały korektor do rozjaśniania pozostałych. Te korektory wyglądają pod oczami naprawdę dziewczyny obłędnie. Odkąd mam, używam cały czas. On kosztuje tylko 4 funty, także niewielki wydatek. A pod oczami, jak już mówiłam, wyglądają naprawdę obłędnie. I one mają do siebie to, że praktycznie w ciągu dnia się nie zbierają. Także przez cały dzień korektor wygląda na nienaruszony. On się nie waży, on bardzo ładnie łączy się z podkładem, idealnie sprawdza się również jako baza pod cienie. Dla mnie to jest korektor idealny. No i oczywiście jeszcze te odcienie. Jakbyście były zainteresowane, to wiem, że wypuścili jeszcze
pomarańczowy, zielony i chyba bardzo żółty. Także kolory korekcyjne takie również są dostępne do kupienia, jeśli byłybyście tym zainteresowane. Jeśli jeszcze nie miałyście, chociaż wątpię, bo dość dużo osób szaleje na ich punkcie i wszyscy o nich mówią, ale jeśli jeszcze nie miałyście, to mówię Wam, że naprawdę warto spróbować, nie powinnyście być rozczarowane. Podejrzewam, że raczej będzie miłość od pierwszego użycia. W poprzednim filmie z tymi kosmetykami tanimi, drogeryjnymi pokazywałam Wam puder z Kobo i to jest jeden z moich ulubionych pudrów, który w sumie już znowu wykończyłam praktycznie, ale drugim moim ulubionym pudrem drogeryjnym jest puder z Maybelline. To jest Fit Me w numerku 90. To jest po prostu puder transparentny. To jest puder matujący, który ma tak jakby wygładzić nasze pory. I on najkorzystniej według mnie wygląda, kiedy wklepiemy go gąbeczką pod oczy i na skrzydełka nosa. Resztę twarzy lubię sobie już omieść pędzlem. I wtedy tutaj ta skóra tak się przepięknie wygładza. Naprawdę to wygląda, jakby nasze pory zostały wygładzone. Jakby robił nam się taki fajny blur, jakby no po prostu te pory znikały. Skóra wygląda naprawdę na bardzo ładną. On tak może delikatnie bielić, nie jest to jednak taka biel, która rzuci się w oczy, bo później możemy się pozbyć nadmiaru tego pudru pędzlem i wszystko wygląda po prostu na takie ładne i ujednolicone. Także jeśli szukacie dobrego pudru drogeryjnego, to wydaje mi się, że tym na pewno warto się zainteresować. To już jest moje kolejne opakowanie. A jeszcze muszę Wam wspomnieć, że w nim mamy oczywiście, podnosimy do góry, i mamy bardzo ładne lustereczko do poprawek w ciągu dnia, a w środku mamy gąbeczkę. Jak widzicie, ta gąbeczka sobie leży, ona jest nieużywana, ale jeśli by była taka potrzeba, żeby przypudrować sobie nosek w ciągu dnia, zazwyczaj są to skrzydełka nosa, nie oszukujmy się, podejrzewam, że większość z nas tak ma, że skrzydełka nosa wyświecają się najszybciej, no to mamy tutaj lustereczko i gąbeczkę, która nam w tym pomoże. Puder naprawdę bardzo dobry. Od pierwszego użycia nie odstępowałam go na krok, dlatego zużyłam pierwsze opakowanie tak szybko i później musiałam się męczyć i wygrzebywać go z tych kantów. No bo zazwyczaj mi się na środku pudrów robi taka dziura, dlatego że ja zazwyczaj nakładam pudry gąbeczką pod oczy, na nos, no troszkę czoło, troszkę broda, później właśnie sięgam po pędzel. No ale zazwyczaj wykończenie pudrów właśnie wygląda tak, że mam taką dziurę po środku, no i z tych kątów najczęściej już ten puder ciężko wygrzebać. Także dziewczyny, jeśli szukacie pudru transparentnego, jeśli lubicie pudry transparentne, ogólnie dla mnie pudry transparentne to jest niesamowite odkrycie, bo nie musimy się martwić o dobór koloru. Wyobraźcie sobie, że macie idealny podkład, idealnie trafiłyście z kolorem, kupujecie puder nietransparentny z jakimś innym kolorem, no i tutaj popełniłyście błąd, bo puder kompletnie Wam nie pasuje, nakładacie go na twarz i to psuje wszystko. Z pudrami transparentnymi jest właśnie tak, że będą Wam zawsze pasować, także dla mnie to jest coś niesamowitego. Ja uwielbiam pudry transparentne, no i w sumie tylko takie teraz kupuję. Oczywiście w poprzednim zestawieniu pojawił się również rozświetlacz i tutaj mam kolejną propozycję dla Was, no bo nie mogłabym tego ominąć. I to jest My Secret Face Illuminator Powder w odcieniu Princess Dream. Ja wiem, że wszyscy wiedzą o jego istnieniu, no może nie wszyscy, jeśli kogoś to ominęło, no to dobrze byłoby o tym wspomnieć, na wypadek właśnie jakby ktoś to ominął. Ja wiem, że ten rozświetlacz już jest tak kultowym produktem, to jest chyba dobre słowo, kultowy produkt. To jest przepiękny rozświetlacz, o którym powinni wiedzieć wszyscy. On kosztuje grosze, on jest tak przepiękny. Dziewczyny, wiecie, że mało który rozświetlacz robi na mnie wrażenie. Mało rozświetlaczy mi się podoba. Zazwyczaj wszystkie są zbyt złote, zbyt napakowane drobinkami, a ten rozświetlacz jest taki... Jest delikatnie złoty, ale on jest jednak taki w stronę bardziej beżowego. No i nie widać na nim żadnych drobinek. Zresztą może dołożymy sobie troszkę rozświetlacza na ramię, żebyście zobaczyły, o czym ja mówię. Widzicie? Kilka machnięć pędzlem i mamy już przepiękną taflę. Zresztą możemy sobie go dołożyć też tutaj. To jest przepiękny rozświetlacz. Ja dzisiaj na policzkach mam rozświetlacz Pure Glow z palety Maxineczki, który jest też przepiękny i podejrzewam, że ta paleta znajdzie się w następnym zestawieniu tanich kosmetyków drogeryjnych, ale nie o tym dzisiaj mowa. Jak widzicie, rozświetlacz daje przepiękny blask. To jest taki cudowny efekt nałożony
delikatnie może być używany na co dzień, no ale to aż się prosi, żeby napakować go jak najwięcej, żeby wydobyć z niego właśnie to, co nam oferuje. Naprawdę przepiękny rozświetlacz. Jeśli nie lubicie, tak jak ja, złotych rozświetlaczy, no to musicie się właśnie zainteresować takim. No wiecie co, dziewczyny, ja powiem wam tak, ja mało rozświetlaczy lubię, mało rozświetlaczy robi na mnie dobre wrażenie. Jeśli mi się coś spodobało, to chyba musi coś w tym być. Jeśli oglądacie mnie już troszkę dłużej, no to wiecie, że ja zazwyczaj właśnie narzekam na rozświetlacze, że albo są zbyt złote, albo mają sobie drobinki. Ja naprawdę nie rozumiem fenomenu złotych rozświetlaczy i nigdy tego nie zrozumiem. W sumie dajcie znać, czy chcecie zobaczyć film taki anti-haul. Widziałam to na zagranicznym YouTubie. To są kosmetyki, o których mówię, na przykład które były premiery, albo które mają wyjść. Ja po prostu już widząc je, wiem, że ich nie kupię. Nie wiem, dajcie znać, czy chciałobyście zobaczyć taki film. To w sumie mogłoby być coś ciekawego. Ale przechodzimy do następnego produktu. Skoro jesteśmy przy błyskotkach, to nie mogłabym nie wspomnieć o pigmentach z Kobo. U mnie pigmenty Kobo przewijają się praktycznie cały czas na kanale, bo robiąc nawet najzwyklejszy makijaż, dodajemy pigment czy brokat, makijaż nabiera zupełnie innego wymiaru, po prostu wygląda obłędnie. I chciałabym wam wspomnieć o tych najnowszych pigmentach z tej kolekcji Kobo Professional. I tutaj mam numerek 306 Paradise Blue. I ten odcień już teraz w sumie nie za bardzo, bo ja wczoraj poprawiłam włosy, jak widzicie, są ciemne, nie mam odrostów nareszcie. Ale kiedy moje włosy są bardziej spłukane, to ten pigment tak przepięknie pasuje mi do włosów, że ja mogłabym go używać na co dzień, no ale na co dzień nie mogę go używać, bo on jest po prostu tak intensywny, tak przepiękny, no a do pracy zbyt mocnego makijażu wykonywać nie mogę. I już jestem taka pomazana, ale zrobię wam tutaj swatcha na boku. I teraz chyba możecie zobaczyć, on jest przepiękny i ktoś mi pisał, żebym nie robiła swatchy na tatuażu, także robimy swatch na tatuażu. Mi się wydaje, że pigmenty jeszcze lepiej widać, jeśli nałożę to na tatuaż. Proszę, jeśli wam się nie podobają swatchy na tatuażu, nie piszcie mi tego, bo i tak te swatche będę na dziarach robić. Mam wydzieraną prawie całą lewą rękę, prawą ręką robię swatche po prostu na lewej. I tutaj możecie zobaczyć ten pigment na skórze, jakbyście nałożyły to na przykład na zwykły korektor. A tutaj możecie zobaczyć błysk, jakbyście nałożyły to na czarną bazę. Także widzicie, ja już mam bazę na stałe zrobioną czarną na ręce. No i powiedzcie, czy ten pigment nie jest przepiękny. I ogólnie tutaj w opakowaniu macie tyle produktu, że wam starczy do końca życia. Albo możecie na przykład z kimś się podzielić. Ja w sumie mogłabym pokupować z siostrą czy z koleżanką na spółkę pigmenty i się nimi podzielić. Ale one wyglądają po prostu lepiej w oryginalnych opakowaniach, także mogę komuś odsypać, ale takiego, wiecie, innego opakowania bym raczej nie chciała. I tutaj mamy jeszcze tą starą wersję tych pigmentów w takich kwadratowych słoiczkach i tutaj mamy Seashell. Mam jeszcze Misty Rose i mam jeszcze coś innego, już nawet nie pamiętam, jak tamten się nazywał. Tutaj mamy już bardziej, o Jezuś, one są przepiękne. Tutaj niby jest takie złoto, ale z poświatą różu. Widzicie? To są obłędne kolory. I w pigmentach właśnie podoba mi się najbardziej to, że one potrafią mienić się na inne kolory. Oczywiście są pigmenty, które mają po prostu jeden kolor, ale najpiękniejsze są właśnie te duochromy, które właśnie zależnie od padania światła wyglądają inaczej. Paradise Blue to jest po prostu coś cudownego. Dobra, dość o pigmentach. Jeśli macie swoje jakieś ulubione pigmenty, to piszcie nazwy pod spodem, czy z Inglota, czy z innych firm. Dajcie znać, ja kocham pigmenty i na pewno będę kupować więcej. I ostatnim produktem, może was zainteresowało już to, co mam na ustach, i właśnie o płynnych, matowych pomadkach będzie mowa. I te pomadki albo pojawiły się w jakichś ulubieńcach, albo wspominałam w jakimś teście o nich, bo wydaje mi się, że musiałam już wam o nich wspominać. Są to płynne, matowe pomadki z Revolution Pro. Make Up Revolution się tak jakby poszerzyło o kolejny dział i mamy Revolution Pro, czyli już możemy z założenia wychodzić, że to są takie właśnie bardziej pro, taka już wyższa półka, że możemy się spodziewać czegoś lepszego. No i z ciekawości zobaczyłam te matowe pomadki, opakowania są przepiękne. No jakąś tam inspirację pewną firmą kosmetyczną już widzimy.
Ale to nie zmienia jednak faktu, że one wyglądają przepięknie. Ja dzisiaj na ustach mam taki nudziak, bardziej brudny, taki zgaszony róż, który nazywa się Semblance, nie wiem po jakiemu to. I mam jeszcze Affection i mam jeszcze Subliminal. Subliminal to jest boska czerwień. Jeśli lubicie czerwone szminki, to jest właśnie odcień dla Was. To jest taki bardzo ciemny, głęboki, czerwony, przepiękny odcień. No a jeśli lubicie takie nudziaki, ale bardziej brązowe, no to mógłby się spodobać Wam ten odcień Affection, który również jest przepiękny. Ogólnie kolorów jest... Wiecie co? Wydaje mi się, że około 30. Tak mi się wydaje. Na pewno więcej niż 17 i na pewno mają tam jakieś szalone odcienie, ale jest dużo właśnie czerwieni, takich brązów i takich nudziaków, różowych nudziaków. Także oferta jest naprawdę szeroka, jeśli chodzi o gamę kolorystyczną. Jedna pomadka kosztuje 4 funty, także wydaje mi się, że cena wcale nie jest za wysoka. Formuła tych pomadek jest inna niż wszystkie inne, bo to jest taka bardziej masełkowa, bardziej gęsta formuła. Jeden aplikator, jedno zanurzenie w opakowaniu wystarczy, żeby spokojnie pokryć Wam całe usta. I te pomadki dosyć długo zastygają na matowo, zastygają na matowo. I no nie mogę Was skłamać, nie powiem Wam, że to jest najbardziej niesamowita, rewolucyjna formuła, że one nie są wyczuwalne, no bo... Ja będę zawsze o tym wspominać, matowe pomadki zawsze w jakiś tam mniejszy lub większy sposób będą wyczuwalne na ustach. I przy takim mówieniu, jak do Was teraz mówię, ja jej praktycznie nie czuję. W momencie, kiedy zamknę usta i je złączę ze sobą, no to czuję jakąś tam delikatną suchość. Ale to nie jest coś, co by mi jakoś dzisiaj miało utrudnić dzień. Jak widzicie, kolor jest bardzo ładny. Formuła jest bardzo ciekawa, ale najlepsze w niej jest to, że one są naprawdę mega trwałe. Ja przed chwilą tylko... Wiecie, że ja dzisiaj nawet kawy nie wypiłam? Szok. Nie miałam czasu nawet na kawę. Ale przed chwilą zjadłam płatki, nic mi się na razie nie zmazało. Jakiś czas temu, jak ich używałam, no ja jak mam wolne, to najczęściej sięgam albo teraz po te pomadki, albo po pomadki z Anastazji. Albo w ogóle jakiś śmieszny przekrój cenowy, prawda? Tutaj mamy... 20 funtów, tutaj mamy 4. Lubię je po prostu używać na zmianę, bo ta jest świetna i ta jest świetna, ale te kolory są boskie. I muszę Wam powiedzieć, że właśnie jeśli chodzi o trwałość, to te pomadki wcale nie odbiegają od Anastazji. One są naprawdę mega trwałe. Po takim solidnym, nawet tłustym posiłku one się nie zjadają z ust. Wiadomo, że pod koniec dnia od środkowej części ust one się delikatnie zjedzą, ale to nie jest jakiś taki... efekt brzydki i bardzo rzucający się w oczy. Także jak za 4 funty takie matowe pomadki, które nie dość, że wyglądają ładnie, mają przepiękne kolory, to mają jeszcze niesamowitą trwałość. Dziewczyny, jeśli jeszcze nie miałyście, albo jeśli macie i macie kolory, których ja tutaj nie mam, które są godne uwagi, to dajcie znać. Ja na pewno chciałabym sobie kupić jakiś taki odcień bardziej pomarańczowy. I myślę o jeszcze jakimś jaśniejszym nudziaku, no bo ten jest troszeczkę ciemny, chociaż do tego dzisiejszego makijażu bardzo ładnie mi się wkomponował. Ja po prostu jestem w szoku. Wchodzimy sobie do drogerii, nie dość, że mamy taki już szeroki asortyment tych kosmetyków drogeryjnych, to jeszcze one są w takich dostępnych cenach. To jest coś niesamowitego, powinnyśmy się tym cieszyć i powinnyśmy właśnie o tym mówić, bo nie zawsze musimy sięgać po te wysokopółkowe kosmetyki, żeby wykonać sobie dobry makijaż. Jeśli coś jest tanie i drogeryjne, nie znaczy, że jest gorsze od tych właśnie kosmetyków bardziej luksusowych. Dobra, kochane, dajcie znać, co myślicie, piszcie w komentarzach, jakie kosmetyki powinny się znaleźć w następnym zestawieniu, czego nie mam, co mogłabym przetestować. Dzięki, kochane, za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło, buziaki!